Witam wszystkich zebranych. Kiedy będzie koniec świata? Kiedy przyjdzie Pan Jezus po raz drugi zabrać nas do Ojca, do nieba? Pan Jezus Chrystus w rozdziale 24 Ewangelii Mateusza wymienia znaki końca świata, znaki poprzedzające Jego powtórne przyjście. Pierwszym znakiem, który Jezus wymienił i który wielokrotnie powtórzył, jest zwiedzenie. Jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych znaków dla ludzkości. I dlatego Pan Jezus rozpoczął swą listę znaków końca świata i Jego powtórnego przyjścia właśnie od znaku zwiedzenia, który ten znak kilkakrotnie powtórzył. Ostrzegł przed przyjściem fałszywych proroków, fałszywych mesjaszy, którzy zwiodą wielu i nawet wybranych. I będą czynić wielkie cuda, spuszczając ogień z nieba na ziemię na oczach ludzkości. Pan Bóg ostrzega w Apokalipsie 13 przed bestią z morza, potęgą religijną, polityczną, której szatan, smok, przekazał władzę i moc. Ostrzega także przed posągiem bestii z morza i przed bestią z lądu, symbolizującą Stany Zjednoczone, które sprawią, że cała ziemia i wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon bestii z morza, która jest potęgą religijno-polityczną. Pan Bóg ostrzega przed przyjęciem znamienia bestii, którym jest święcenie niedzieli. Paweł w drugim liście do Tesaloniczan ostrzega przed odstępstwem, przed człowiekiem niegodziwości, przez synem zatracenia, który pojawi się przed przyjściem Jezusa. Drugi Tesaloniczan, rozdział 2, werset 4, od 8 do 12. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga, a wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem swojego przyjścia. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego syła Bóg na nich ostry obłęd, tak że wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, rozdział 4, werset 1 mówi: a Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Fałszywym mesjaszem jest Mun, który założył Kościół ogólnoświatowy, łącząc wszystkie religie świata i odrzucając ofiarę krzyżową Pana Jezusa na Golgocie, podstawę zbawienia. Ostrzec także należy przed Kościołem Mormonów, których Księga Mormona jest sprzeczna z Biblią. Ostrzec należy również przed potężnym ruchem New Age, zwiedzeniem też są, zwiedzeniami też są objawienia ogólnoświatowe, objawienia maryjne. Szatan zwodzi ludzkość na różny sposób, przybierając postać anioła światłości. 2 Koryntian 11:14-15. I nic dziwnego wszak, i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości, lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki. Jezus mówi o wojnach, morach, głodach, trzęsieniach ziemi, prześladowaniach religijnych, ohydzie spustoszenia w miejscu świętym, gwiazdach spadających z nieba na ziemię, znakach na księżycu i na słońcu, o poruszeniu się mocy niebieskich, oziębłości ludzkiej, o stanie ziemi podobnej do dni Noego, o ewangelizacji po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. Pan Jezus mówi o wszystkich tych znakach poprzedzających Jego przyjście na ziemię i poprzedzających koniec świata. Głoszenie poselstwa trzech aniołów z Apokalipsy 14 poprzedza bezpośrednio przyjście Pana. Apokalipsa, rozdział 14, werset od 6 do 12. I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. A drugi anioł szedł za nim i mówił: upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. A trzeci anioł szedł z nimi, mówiąc donośnym głosem: jeśli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia, a znamieniem jest święcenie niedzieli. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Pan Jezus wzywa ludzkość do czuwania i do gotowości. Mateusz, rozdział 24, werset 42 i 44. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Będę sławić Pana. Psalm 29, werset 1. Oddajcie Panu, synowie Boży, oddajcie Panu chwałę i moc. Będę sławić Pana modlitwą, opowiadać wielkie czyny Boga, bo któż jak nie Bóg stworzył słowem cały wszechświat, powołał słowem wszystkie byty do istnienia. Z wysokości Jahwe patrzy na świat cały, swą mocą podtrzymuje życie we wszechświecie. szczerze odwiecznie ustalonych przez siebie praw kosmosu. Ostrzega ludzkość, gdy zbacza z wytyczonej przez niego drogi. Wszystko jest mu poddane, od komórki aż po przestrzeń kosmiczną. Wszystkim kieruje i nad wszystkim ustawicznie czuwa. W jego rękach jest los świata i człowieka. Będę opiewać moc Twojego, Boże, imienia, rozsławiając je po całym świecie, aż ugnie się każde kolano na imię Jahwe Jezus, aż każde istnienie wywyższy imię Jahwe Jezus. Oddajcie wszystkie narody chwałę Panu i wy, przywódcy, słuchajcie, co mówi Bóg. Kroczcie drogą wskazaną przez Twórcę, wiodąc za sobą wszystkie nacje. Głos Pana jest ważny, głos Pana jest donośny, przenika do szpiku kości, głos Pana obejmuje wszystko i wszystkich. Chciejmy Go słyszeć i Jemu być posłuszni. Amen.